Is this the real? Yeah. No to druga edycja omówienia bez rudej dudy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Chapter Approved. W końcu wyczekiwana bardzo książka, 15 grudnia miała premierę. I cóż, dzisiaj jest ze mną Wojek Dupek oraz Zozo. Więc cóż, porozmawiamy sobie na początku od samego początku, od rzeczy, które są dla nas najważniejsze, czyli od Must Play. Co możemy powiedzieć ogólnie o Must Playu? To, na co warto zwrócić uwagę na pierwszy rzut oka, to jest bardzo moim zdaniem fajny ruch ze strony GW, czyli zebranie wszystkich zasad, które się pojawiły w ostatnich fakach i wpisanie je do tej książki. Mówię tu o zasadach takich jak na przykład Battle Brothers, czyli tutaj uniemożliwienie mieszania w dowolny sposób jednostek z Imperium, Boots on the Ground, Address Strength Support, tego typu zasady, które były zmieniane w fakach w przeciągu ostatniego roku i zostały teraz niezmienione, tylko zebrane i pojawiły się w jednym miejscu, co znacząco ułatwia tak naprawdę szukanie i potem pracę z nimi. Czyli zakładając takiego przeciętnego gracza, on bierze sobie trzy podręczniki, podstawkę, Chapter Approved i swój kodeks i jest ready to go, tak? Tak. Nie ma tego problemu, że musi teraz sprawdzić pięć różnych dokumentów. Tylko z jednej strony tak, a z drugiej strony na przykład wychodzą rzeczy jak kampanie. Typu właśnie to, co teraz wyszło równolegle z Chapter Approved, jak Vigilance Defiant, gdzie są jakieś zasady, które też będą przez nas omawiane, ale to może troszkę później, kiedy przejdziemy do omawiania poszczególnie każdej armii, gdzie też mamy zasady odpowiednich detachmentów z jakimiś specjalnymi zasadami i to jest ekstra książka, którą każdy musi mieć. Oczywiście masz rację, natomiast te zasady, które są tutaj, są zasadami ogólnymi, które zmieniają zasady z rulebooka głównego. Są zasadami podstawowymi. A to, co mówisz, to są dodatki, które nie musi każdy mieć. Może grać bez nich. Tak samo rulespack może je wykluczać ewentualnie. Albo rulespack turnieju może je wykluczyć. Natomiast nowe zasady targetowania charakterów obowiązują wszystkich. No tak, to jest prawda. Na turniejach, no bo z reguły gramy na aktualne faki i zasady. Więc to moim zdaniem super ruch ze strony GW. Nie by nic wielkiego, ale to znacząco pomoże. To, co mamy potem, to są nowe misje i nowe tereny. Nie będziemy ich omawiać, ponieważ na turniejach, na których gramy, i tak misje są pewnego rodzaju mieszańcem tych zasad i konwencji twórczej organizatora. Tak, i misje są spredefiniowane w rulespacku danego turnieju, więc nie ma sensu. Tak, więc nie będziemy tutaj omawiać, które misje są fajne, które nie. Tereny tak samo. Mamy zawsze zasędziowane, jaki teren jest, dokładnie czym i jak na niego gramy. Nie zastanawiamy się, czy coś jest, ojejku, Hemiotrop Reactors, czy może jest Imperial Statuary, czy jakimiś innymi dziwnymi tworami. Thermoplasma, to się. Plasma Regulators, man. Sektor Mechanicus. Dobra, także tak, takich dziwnych rzeczy z reguły nie ma, ale tutaj nie zgodzę się z Wujkiem Dupkiem, bardzo często zdarza się mi na turnieju sytuacja, gdzie mam wątpliwości co do terenu, co jest czym na stole i zawsze przed grą, jeżeli mam takie wątpliwości, uzgadniam z przeciwnikiem, co jest czym. Tu jest bardzo, bardzo moim zdaniem słuszny wkład ze strony Zoza. Przed grą zawsze warto omówić każdy teren, żeby ustalić, to jest ruina, to jest las, to jest płotek, tak jest. To jest ściana. A później będzie, a nie, sorry, ja myślałem, że to ściana, nie możesz przez to przejść, a ja myślałem, że to ruina i jakieś to taki tip z grania turniejowego. Siostrzyczki! Tak, to co jest potem, to jest Beta Kodeks Sióstr. I tak. Trzeba zaznaczyć, że jest to kodeks niepełny. Tak. Brakuje pewnej ilości stratagemów, wszystko jest zrobione bardzo pobieżnie. GW tutaj nawet zapisało w Chapter Approved, że oni liczą na feedback graczy. Jakby, znaczy zawsze w sumie to mówią, ale prawda jest taka, że potem wychodzi jak wychodzi. Z ciekawych rzeczy jest to, że no bardzo rzeczy wpływających też na grę przy okazji, że w designer notach pojawiło się, że Inferno pistole, czy wszelkie flamer pistole mają. Handflamery, właśnie. Mają zmianę typu z pistol D3 na pistol D6, co jest znacznie wielką zmianą i w ogóle. No ale
chcą ujednolicić profile wszystkich tych broni. Tam się bardzo dużo rzeczy zmieniło, na przykład ten ich straszny czołg, który wygląda jak jeżdżąca harmonika, Exterminator, coś tam, dostał też nowy profil broni i zaczął wyglądać całkiem konkretnie. Teraz jest Heavy D6, 8, minus 2 i D6 obrażeń z D3, co strasznie mu zwiększyło siłę ognia. W ogóle uważam, że nowe siostry jako beta kodeks są bardzo ciekawe. Egzorcysta, właśnie. Bardzo ciekawe pod tym względem, że rzucają się... To może po kolei, bo tak naprawdę najbardziej istotną zmianą, którą odczuje moim zdaniem każdy, to jest zmiana Act of Fate i to, że Celestyna już nie będzie bardzo fajną dokładką do każdej imperialnej armii. No, była najsilniejszym modelem w Imperium, w tej chwili jest przeciętnym modelem z przeciętnego kodeksu. Tak, tutaj szybko opisując, w tym momencie akty wiary działają na bardzo podobnej zasadzie jak command pointy i stratagemy. Na dzień dobry, jeżeli masz batalion sióstr, dostajesz 3. Dowolny detachment sióstr. Chciałem powiedzieć detachment. Jeżeli masz. Dostajesz 3 punkty wiary, fate pointy, i jeden dodatkowy punkt wiary za każdych 10, kompletnych 10 modeli sióstr, które masz. I w trakcie gry możesz wydawać te punkty na. Akty wiary. To, co jest tutaj istotne, po tym jak zapłacisz koszt. Chyba w każdym przypadku jeden akt wiary. Jeden akt wiary. Musisz rzucić kostką i niektóre mają... Musisz rzucić równo lub więcej difficulty, tak jak przy czarach. Tylko, że rzucasz na jednej kostce, to skacze między 3 do 5 z tego, co widzę difficulty. Tak, chodzi o to, że im trudniejszy akt wiary, im bardziej wpływający na grę, tym trudniej jest go uzyskać. Na przykład podwójna aktywacja w kombacie to jest 5+. A jakieś tam leczenie, czy dodatkowe zdrowanie lidera. 3+. Trzeba też pamiętać, że są bonusy do tego. Możesz dokupić model do każdego składu, który daje +1 do tego rzutu, co już całkiem konkretnie zwiększa. Jest cały order, który daje +1. I druga rzecz to jest order, który daje +1. I chyba było coś w artefaktach, ale tam sobie nie dam za to nic wyciąć. Tak. Więc no to jest o tyle istotne, że było bardzo dużo manewrów ze starą Celestyną na starych aktach wiary. No. Dziewczyna się budzi, leci 24 cale, zabija ci coś, ściąga znacznik, robi punkty, przeciwnik poświęca całą siłę ognia, żeby ją zabić, tak? Ona ginie, pojawia się w drugim końcu mapy, robi dokładnie to samo, to wszystko za model za 250 punktów. No, jeszcze jak ktoś bez, nazwijmy to, nie strzelał odpowiednio, to jest kwestia tego, że zabije na przykład jedną z przydupasek. Tak, potem tak. Potem ona podnosi zamiast siebie to przydupaskę i tak dalej. Potem za którą wiarę jeszcze ewentualnie druga przydupaska wstaje. Tak 10 wundów na takim modelu z 2 plus save'a i 4 plus inwa to naprawdę było straszne. To normalnie się chował jeszcze jako charakter. Jako charakter, no, tak. Przychodził przez ściany jako piechota, latał, biegał, tańczył, krawaty wiązał, usuwał. No, ale też na przykład dużą zmianą jest to, że Celestyna nie jest już jednym unitem ze swoimi przydupaskami. Nie jest. Teraz działają na zasadzie bodyguardów, tak jak Ogryny, tylko że Teren Guard. Jeden, że te dwie przydupaski też mają keyword charakter, tak, więc nie chronisz ich przed strzelaniem. Mm-hmm. To jest troszkę duża różnica między tym, co na przykład teraz wyszło w drugiej książce, która wyszła przy okazji Chapter of Proof, czyli Visual Defiant. I tam mamy Kalgara, który ma dwóch swoich przydupasów i oni z kolei nie mają keywordu charakter, więc może się za nimi chować. To znaczy, ja akurat uważam, że możliwość chowania tych przydupasek razem ze świętą, z jakimiś śmieciami. Też mi się wydaje, że to jest zaleta. Ale jako bardziej właśnie zaleta niż wada. Szczególnie, że ona dalej skrzesza te dziewczyny i tak dalej, więc skrzesza oddział, one też coś tam wbrew pozorom robią. Tutaj siostra, moim zdaniem, znacząco się zmieniło to o tyle, że teraz Celestyna już nie będzie takim pojedynczym modelem, który lata po stole. I wykonuje zdania specjalne. Stole, tak? W dalszym ciągu może latać solo, ale tak jak widzę, na przykład rozdaje bonusy do Inwa. No. Wcześniej też rozdawała, ale nie wiem, czy teraz nie będzie lepszym motywem, żeby ona siedziała w środku armii jako buffer z możliwością kontry i wspomagała jakąś tam hordę sióstr, niż żeby latała sama po stole, tak jak wcześniej to się działo. Zdecydowanie. W związku z tym, że można to sobie zestakować, to znaczy Celestyna daje nam +1, jest Warlord, który daje nam +1 i na przykład Serafinki same z siebie mają dodatkowe +1. Plus jest jeszcze chyba akt wiary, który daje +1? Nie wiem. W każdym razie jesteś w stanie dociągnąć do 3+ inwa na Serafinach i 4+ inwa na wszystkim. Łącznie z Rhinosami, egzorcystami właśnie i tak dalej. To robi nam z tego takiego miłego Azraela, tak? Tak, bańka Azraela tak działa. Działał, więc ona wydaje się, że ona teraz będzie stała w środku armii i ewentualnie wychodziła z kontry, jak coś przyjedzie bliziutko, a tak to będzie bufowała nasze unity. No i jest tak, też tańsza. To też jeszcze warto wspomnieć, że siostry
bardzo fajnie sobie radzą z smajtami. Każda siostra odbija czary. Jest akt wiary, który daje odbijanie Mortal Woundów chyba na 4+. Tak. Na 4+. Jest artefakt, który zwiększa im. W 6 calach od właściciela artefaktu każda siostra odbija czary już nie na 1d6, tylko na 2d6 uczciwie. Jest też stratagem, który na przykład pozwala na rozszerzenie aktu wiary z unitu na 6 cali od unitu, od charaktera. Tak, tak, ale w perspektywie magii. Wydaje mi się, że siostry będą bardzo, armią, która bardzo dobrze sobie będzie radziła właśnie z magią. Tak, i mogą nawet być taką bańką, powiedzmy 45 sióstr, które idą przed twoją armią i chronią cię całkowicie przed magią. 24 cale od nich nikt nie jest w stanie rzucić praktycznie czaru, bo każdy będzie denajował. To jest bardzo dużo. Tak, więc tutaj wydaje mi się, że jest naprawdę duże pole, żeby się pobawić. Ale żebyście nie wyszli z założenia, że my chwalimy ten kodeks. To jest bardzo duży nerw dla sióstr. To są dużo słabsze, przez dużo słabsze wiary. Przez nerf świętej to nie jest bardzo mocny model. On trochę niósł poprzedni indeks sióstr. W tym momencie no, to nie jest dziewczyna, którą dźwignie. Znaczy, przede wszystkim wcześniej grała sama Celestyna i dwie koleżanki. Teraz była bardzo dobrą wydaje mi się, że to już nie będzie miało żadnego sensu i będą grały albo... Albo wszyscy, albo nikt. Tak, tak, zdecydowanie. Albo będzie tych sióstr taka... Co z 60, tak? No, 60-30. Z 900 nie? punktów, no. Coś w tym stylu, tym bardziej albo nic. Że żeby rzucać akty wiary teraz, to trzeba wydawać te punkciki, a one się skorują z ilością modeli, które ma się w armii. Dokładnie, to jest kolejny istotny aspekt. Nie jest to już tak, że można sobie po prostu akty wiary rzucać za darmo na początku każdej tury. No z drugiej strony, jak masz, nie masz wielu modeli, to też dużo tych aktów wiary nie potrzebujesz, tak? Tylko to jest kwestia tego, o czym ja się wydaje, że największy problem tu jest taki, że te akty wiary są losowe. Jasne, możesz mieć bonusy, ale jedynka zawsze się nie udaje. Nie, nie ma takiej zasady. Jest taka zasada? Nie, to nie jest w tym momencie. Naturalna jedynka jest przy testach na trafianie, ranianie i całą resztę. Tak. Jest ta zasada, ponieważ jest tu napisana, ponieważ wcześniej to czytałem. Tak? Tak. To ja nie doczytałem. Pokaż mi to palcem. O kurde, pokazał szlak. Dobrze, że się nie założyłem o nic. No to trochę gorzej, natomiast ciągle uważam, że w odpowiednim orderze, z odpowiednimi rzeczami to wszystko ma prawo banglać i 27 repenti wyskakujących, każda po 4 ataki z Eviscerator'a, tak? Tak, to warto wspomnieć dwa ordery, moim zdaniem najciekawsze, to jest ten, który daje plus 1 do wszystkich testów wiary i drugi, który daje plus 1 do siły i ataków. W fazie szarży. W pierwszej dużej walki. W pierwszej dużej walki, tak. Tak. Jak szarżowała, była szarżowana albo heroic intervencja. Mhm. Także to będą takie podstawowe dwa właśnie. Te pierwszy będzie raczej taki właśnie bubble armii strzelającej, która będzie stała, będzie sobie strzelała. Tankować to będą serafinki z 3 plus inwem, które będą się zmartwychwstawać i to jest dobry latający screen. I druga armia, tak jak właśnie z tym plus 1 atak, plus 1 siły. Armia Repenti jeżdżąca w Rhinosach 4 plus inwa, żeby dowieść. Tak, co może być ciekawe, bo to jest duża ilość ataków, która może pomóc na przykład Deathwatchowi w zabijaniu hord. Tak jest. Trzeba też ciągle pamiętać, że to ciągle są te same siostry, które dalej mają odbijanie magii na 24 cale z każdego unitu i tak dalej. Także to ma prawo działać. Nie mówię, że będzie urywać dupy i wygrywać singlowe turnieje. Mówię, że jest ciekawym dodatkiem. Tak, na pewno jest ciekawiej niż po prostu włożyć siostrę i tyle tak naprawdę, bo nic tam coś innego nie było w tam poziomie indeksie. No, ale wtedy model był fajny, był idiotoodporny. Był bardzo fajny. Fajnie się nim grał, bo nawet grałem jeden turniej, ale na dłuższą metę to jest jeden model z tego indeksu. Trochę bieda. No, czyli w tym wypadku wypada nam tylko i wyłącznie czekać na plastikowe siostry, bo aktualnie ceny modeli dla ludzi, którzy chcą złożyć nową armię, to jest... Odlewy. Są, no tak. 9 repenti. Chinese Forgeworld. Forgeworld Hong Kong. 9 repenti kosztuje w tym momencie na sklepie GW 175 zł. Nie pytajcie, dlaczego wczoraj sprawdzałem. Także tak, przez chwilę byłem naprawdę bardzo zainteresowany złożeniem sobie armii do kombatu na repentiach, ale to policzyłem to wszystko i nie stać mnie chyba. No to wtedy jest bardzo, z drugiego hobby się robi bardzo drugi hobby. Dobrze. Po siostrach, po beta kodeksie sióstr mamy Renegade Knighty, które już były wcześniej wydane jako indeks, teraz zostały tutaj przeniesione. Nic się tutaj nie zmieniło, tylko jest w jednym miejscu. Po prostu. No to perspektywa wbijania wszystkiego w jedną książkę. Tak, co tak? Jest znowu bardzo fajnym ruchem. Nie będziemy tego omawiać, bo to już zostało mówione na 120 na 120 punktów. 120 na 120 na TC, także kodeks słaby, nie polecam, nie grajcie. Tak jest. Nic tu się nie zmieniło. Oprócz tego mamy
Dodatkowy detachment? To jest dosyć ciekawe. Unit? Ciężko powiedzieć dokładnie, co to jest. To nie jest unit. To jest unit 8 HQ, który ma 22 modele. Unit, który nazywa się D8, ale składa się z 22 modeli. Tak, tak, żeby jest to Koniec Zoza. Tak, to jest Tau. Przyszło, były wielkie strasznie nadzieje, bo wszyscy pamiętali piękne czasy, kiedy w Indeksie grało się na spamie komanderów 8-9, ilu tam się mieściło. W związku z tym, że zostało to przycięte podwójnie przez brak triplowania i przez to, że na jeden detachment możesz włożyć tylko jednego komandera, wszyscy liczyli, że D8, czyli 8 komanderów, będzie banglać, będzie tą naszą szansą. Fakt, że dwóch z tych komanderów, jeden to jest Riptide, a drugi to jest Broadside, ale bardzo fajnie, tak, to są super jednostki do wsparcia. No i dostaliśmy potworka. Bierze się go w slocie Lord of War. Jest to, tak jak już chłopaki mówili, 22 modele pod nazwą 8, czyli 8 chłopaków i reszta to drony. No i muszę wam powiedzieć, że to jest strasznie duża wtopa. No, fajnie, że masz 8 komanderów, którzy naprawdę strzelają super na 2+. Szkoda, że połowa z nich mamy tacze ognia, nie? To jest ten wybór. No to fakt, że każdy ma jakiś artefakt. Ale tak pozwolę się zostać wtrącić i zapytać. Powiedziałeś, że jeden jest Broadside'em. Tak. Znaczy, że jeden nie ma fly w tym unicie. Tak. Jest jeden gość, który nie ma fly. Ale to nie jest unit. Ich wystawiasz i oni działają indywidualnie. A, oni działają indywidualnie od tak, tego tak, momentu? Tak, to nie jest okay, to, że... Myślałem, że działają jako unit. Zastanawiam się, jak bardzo dużym koszmarem to będzie w przyszłości. No, dla zasad. Nie. Ten chłopak, który siedzi w Broadside, to tak naprawdę nawet nie jest commander, tylko według fluffu tam siedzi sztuczna inteligencja jakaś wypracowana, nie? Polecam fluff tego. Naprawdę dobre książki, dobre czytanie. Bardzo ciekawa armia. Nigdy tego nikt nie wystawi na... poważnym turnieju. Na niepoważnym turnieju jak najbardziej będę tym grał i będę próbował ugrywać punkty, nie? Tyle. Idąc dalej. Tak, zrobiło się tyle bardzo smutno. Tak. Zmiany punktowe przyszły i zobaczyliśmy, że brak konskryptów. Że nikt nie znerfił znowuż konskryptów. I bardzo nam z tego powodu przykro. To skoro mamy rdzenie odhaczone. Tak. Zacznijmy od Custodesów. Zmiany punktowe w Custodesach w najlepszym przypadku to jest 66 punktów na Landriderze. Dalej nie będzie grał? Dalej nie wydaje się grywalny i nie powinien być grywalny, bo pamiętajmy, tutaj taka mała wrzutka punktów z mojej strony. Wydaje mi się, że troszeczkę GW się zapędziło w kozi róg z pojazdami w tym momencie, bo dopóki istnieje taki model jak Kasztelan, to mam wrażenie, że pojazdy bez inwa nie będą specjalnie grały. Mhm. Nie, no jest taki jeden, który nie ma inwa i spokojnie sobie lata po stole. Jest Wave Serpentem. No tak, nazywam się Wave Serpentem. Dostał nerfa o 13 punktów. Albo nie ma minus 1 do, albo minus 2 do hita i odbijają damage'a o 1. Generalnie pojawiają się pojazdy, ale mam wrażenie, że ciężko zargumentować, dlaczego ktoś miał wystawić Landridera, jeżeli może wystawić Kasztelana. Kwestią ogólnie, jakby, która GW w tej edycji strasznie przeforsowało, to było to, że wszystko, co jest transportem, ma ekstra punkty za siebie. Dlatego drop pody przestały kosztować z 35 punktów, skoczyły do 83, teraz kosztują 63 bodajże, także 20-punktowa zniżka. Plus Storm Mortal Z2. Plus Storm Mortal Z2, no to już... Także cóż, no... Kop leżącego. No... Landrider dalej nie będzie grał. Ogólnie... To, co zostało obniżone, to jest piechota. To jest. A piechota w Custodes jest nie ładna, gra. Świeci się. Świetnie wygląda na półce. Ale jest wolna. I w tej grze niestety nie można być wolnym, chyba że jesteś w stanie zabić wszystko, co widzisz, albo nawet nie widzisz w 48 calach. Tak. Jeżeli jesteś wolny, musisz strzelać bardzo mocno, oni idą do kombatu. Ja myślę, że w Custodesach nic się nie zmieni. To dalej będzie 3 kapitanów do pomocy, ewentualnie armia do skontrowania hord, jak grał Octos na ETC, czyli motorki plus kapitanowie. Tylko, że motorki ani kapitan na motorze nie potaniały. Znaczy, z drugiej strony nawet nie powinni tanieć, ani to, co mają robić, robią bardzo dobrze. No, tutaj, żeby Custodes wróciły, trochę się musi meta zmienić. Pojawi się więcej hord, to Custodes moim zdaniem mają szansę wrócić. Owszem, ale nie traćcie nadziei dla Terminatorów, będą dalej. Dobrze. Potem mamy wylistowane mechaniki, Adeptus Mechanicus. Ja się na tym w ogóle nie znam. Tutaj rzeczy, które moim zdaniem warto zauważyć, to tak, potanią nam Belisariusz o 60 punktów. Wszystkie specjal charaktery potaniały we wszystkich armiach tak. I mam wrażenie, że będzie... Ale Belisariusz jest bardzo mocny, bo daje im przerzuty wszystkich. Nawet po minusach. O czym chciałem powiedzieć, że w każdej armii będzie się wystawiało teraz bardzo dużo specjali, bo po prostu brak... Grzech tego nie brać. Jeżeli coś jest dobre i ma jeszcze dodatkowe zasady, to dlaczego nie? A ten facet
Kiedy już ktoś był takim masochistą i brał sobie Astra, no, do tych nieszczęsnych Marsjan na turniej, to zawsze grali z belką, tak? No, najczęściej, bo to jednak są przyty trafień, to tak, dużo daje. Dodatkowe, nie na co jeszcze punktów. 60 to jest duża obniżka. To są dwa oddziały dla nich? Dwa oddziały trupsów? Tak. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, potaniał też Tech Priest Dominus, Tech Priest Engine Seer, Skitarii Vanguardii i Rangerzy, czyli to wszystko składa się batalion w tej armii. Teraz to są najtańsze gratisowe cepeki dla każdej rozpiski. Dla Imperium. Okay. Tak, więc... Bo schodzimy z 180 punktów za piątkę cepeków z Gwardii do 165 punktów. Tanie niż to. Więc to są tanie... To są tanie command pointy, to jest zawsze coś. Fajny zapychacz. To, co jeszcze staniało, na co warto zwrócić uwagę, to jest Onager. Skarku tym grał 2 lata temu. No ale nie zrobił 120, tylko tam ze 110. Nie zrobił, tak? Ale to nie jest zły model wbrew pozorom. Nie, to jest bardzo twardy, strzela. Da się go znaleźć w kombacie, to jest jego duża wada. Jakiś czas temu rozmawialiśmy ze Skarkiem i on uważa, że mają swoje miejsce w mecie znowu Onagery, że znowuż można tym grać. Także... Prawda jest taka, jak grałem w Lublinie, to jeden Onager mi zone-hitował Swarmlorda. Dostałem 9 lat, bo 300 wpierw wbiłem Perilem oczywiście. Smuteczek. Klasyka. I potaniały jeszcze Katafrony. Breachery i Destroyery. To jest też mocno strzelający unit, który z tego samego może się kombować za pomocą stratagemu z tymi małymi robocikami, kasztlanami. Mhm. Tymi małymi. Armigerami. Czyli... Nie Armigerami. Armigery to są takie walkery śmieszne. Sami eksperci od Marsa. Generalnie oprócz jest tam tego, jakiś kombo. Są jeszcze te takie kasztelany, które mają po 9 strzałów każdy i mogą strzelać 2 razy. Nie. Są takie... No takie małe, no. To Arminger jest. Czy chodzi ci o Knighta? Nie. Chodzi mu o takiego robota z lat 80. Które się zakopują, możesz im wymieniać programowanie, żeby miał podwójny strzał, dodatkowego save'a, odbijanie. One mogą strzelać milion razy z jakiegoś tam strategemu. Tam były w ogóle jakieś takie sztuczki. Także jest nadzieja, może ktoś tym zacznie grać. A jeżeli nie, to zawsze jest tańszy batalion. Tak jest. Plus wiem, że ktoś na Glory of Victis chyba strasznie forsował kombatowe mechanikusy. Tak, ale one mocno oberwały razem z fakiem, gdzie pozmieniały się stratagemy. Czy cóż. I zasady z Deepstrike'a. Dalej mam Master Militarum, o gwardii nie będziemy mówić. Nie, tylko ziomeczku, no kurwa, wszystko takie drogie, czołgi takie słabe, daj spokój. Jeszcze potaniały, ale dalej są za drogie. Tak, no. To co warto zwrócić uwagę, to Tank Commander potaniał. Tak więc jak ktoś... Tank Commander potaniał, jego broń potaniała, w ogóle wszystko potaniało. Jak ktoś miał za mało Lemanów... To teraz będzie ich jeszcze więcej, więc hip, hura. Ale dalej za mało. Ale to jest tutaj bardzo ciekawa rzecz, która zawsze mi się rzuca w oczy, bo u nas tam komanderzy strasznie dominują metę. Nawet jeżeli nie grają w tym danym turnieju, tak jak na DMG nie było dużo takich czołgów, to każdy miał gdzieś tam z tyłu głowy, że co będzie, jak mi przeciwnik wystawi 3 czołgi z Kataryną, tak, i one wywalą 120 pestek, coś tam. One w ogóle nie grają poza polską metą. Już nie mówię nawet europejską, tak? Poza polską metą. One praktycznie nie grają. Nie grają w Stanach. Oni tam mają troszkę inne zasady, bo ITC, ale nie grają w ogóle w Europie. Dlatego... Czy trochę grają, trochę przesadzasz, ale jest rzeczywiście ich dużo mniej niż w Polsce. Wydaje mi się, że to jest kwestia terenów. Tak. U nas te tereny na przykład w Poznaniu były takie dziurawe i niskie. I dopóki nie graliśmy na zabite okna i nie staliśmy się zastawiać tych stołów, to te komandery, jeżeli zaczynały, to wygrywały. No, tak, czyli taka generalnie jest prawda. Model jest całkiem dostosowany tylko i wyłącznie do lokalnej mety terenowej. I zaczynania. No kurde, z ziomeczku, nie zacząłem. No. Dalej mamy Blood and Jelly. Cóż, najważniejszą zmianą na Space Marinach jest to, przynajmniej w mojej ocenie, że Storm Shieldy potaniały z 5 do 2 punktów. Duża różnica. I na wszelkich modelach, które mają spam rzeczy, które mogą wziąć Storm Shield, to w tym momencie mamy unit, który ma save 3+, 4 tafa, inwa 3+. To już jest całkiem wyporny unit. To jest całkiem wyporne. Dlatego wszystkie te kminy, na przykład jeśli chodzi o Hero Hammera z wystawianiem Vanguardów na jetpackach z Storm Shieldami, nagle potaniały z 23 punktów za model do 20 punktów za model, na przykład. No to jest czasem różnica, to można to w tym pomyśleć. Ale ogólnie tak, z tego co się orientuję, tam Smash Captain chyba też w dół poszedł? Chyba poszedł do dołu, bo sam model nie, Storm Shield poszedł. Nie, tam poszedł tylko na unitach, na charakterach. Na charakterach poszedł o 5 punktów w dół. O, też, aha, no tak. Dobra. Więc tutaj generalnie dużo zmian wszyscy Space Marines są, że tak powiem, dzielą, bo to są te same datasheety tak naprawdę. To, o czym Olek jeszcze wspominał, to, że Terminatory, te Primarisowe potaniały, nie Terminatory, znaczy, tylko Dreadnoughty.
One potaniały 36 punktów. Kurde, całe. One mają taki ładny model. Muszę wam się przyznać, że to jest model, który najbardziej mi się podoba z całego tych... No, jest fajny z tej całej edycji primarisowej. Aczkolwiek tam jest dalej kwestia tego, że no, nie mają za bardzo broni, które mogą wziąć. Nie, i które jest są właśnie zbyt mocne. Do końca się nie zgodzę. Myśmy to policzyli i on jest całkiem przyzwoitym, pestkującym ziomkiem. Ten 12, ten 12. On ma 12, czy... później ma tam drugą, małą, no. Jeszcze tak, trzy malutkie, jakieś ten bolty. Primarisowe on wyrzuca strasznie dużo pestek. I trzeba pamiętać, że to jest ciągle dreadnought, czyli ma tam sporo tej wyporności. Tylko widzisz, psuje się. Psuje to się jest... i dostaje minusy za strzał. Ale z drugiej strony, można go zdeepstrajkować, bo większość armii, która będzie używać tego typu, czyli właśnie Deathwatch, czy tam inne zabawki, będą mogły go zdeepstrajkować ze strategemów. Do tego on, w przeciwieństwie do innych dreadów, żeby być takim strzelającym ziutkiem, nie traci swojego fista. I on może wtedy się naprawdę pusi tam pokopać trochę z tymi nightami i tak dalej. I uważam, że ten model ma szansę pograć, szczególnie przy zniżce, którą tutaj ma. Tak, tu jeszcze, tak powiem, trzeba być trochę potestować, natomiast jest, można na to zwrócić uwagę, na pewno z warto. Z rzeczy, które wszyscy wystawiają i gra na pewno wszędzie, to podróżowe serwitory o 3 punkty. W każdym kodeksie, absolutnie. Nie, prawda. Ale te Black Templarowe też, te specjalne, czy? Chyba ta. Nie, specjalne chyba nie. No i właśnie, czyli Olek dalej szczęśliwy. Dalej wystawia jakieś lewe jednostki, które nie wiadomo gdzie są w kodeksie i nigdy nie potrafi ich znaleźć. No, kolejne mamy... co mamy na liście to są demony. I tutaj tak naprawdę zmieniło się bardzo dużo jednostek, które nie były grane. I nie wiadomo czy będą dalej grane. Mówię no, jakieś... Bardzo mocno na przykład potaniał Bladfirster, któryś... Skarbrand dalej nie lata. To... Tak, Skarbrand dalej nie lata. Zauważone. Lord of Change poszedł strasznie w dół. Ja uważam, że w tym momencie to jest w ogóle bardzo dobry ruch, jeżeli chodzi o Chapter of Rift, że wszystkie te rzeczy, które nie grały, potaniały bardzo dużo. Te, które grały, zostały, a to, co było przerąbane, Eldary, poszły w górę, tak? I to jest taki ciekawy ruch. Ja nie mówię, że on już jest dobrze zrobiony, ale to jest na pewno ruch w dobrym kierunku, żeby zacząć wystawiać nowe modele. Nie było ewidentnie spojrzało, które modele się nie pojawiają na stołach i które się nie sprzedają. I podaniły myślisz, punktowo. Myślisz, że jest jakaś relacja między tym, co nie jest wystawione na turniejach, a tym, co się sprzedaje? Zauważmy, że nazwijmy to ogólne koszty rozpisek znacznie poszły w dół. To znaczy się więcej modeli na stole, to znaczy się więcej quidów w kieszeni. Nie, to jest czysto hobbystycznie. Nie chcą, żebyśmy się lepiej bawili modelami, które mamy. Ale nie zależy na pieniądzach. To totalnie o to chodzi. Jeszcze w demonach. Mam wrażenie, że specjalistyczne właśnie demony Lord of Change i tak dalej, które poszły dużo w dół, mogą wrócić do łaski i sobie pograć. To mogą. Rozmawialiśmy na ten temat podczas powrotu ze skrupowania i właśnie tak jest nadzieja. Jest nadzieja na wyciąganie nowych modeli i granie nowymi rzeczami. Jest na pewno opcja na testowanie dużo rzeczy, tak? Myśmy przez pół zgrupowania tak naprawdę siedzieli nad Kubusiem i liczyli na kalkulatorach nowe rzeczy, jak one mogą, są bo te zmiany są naprawdę duże. Na przykład ten Bladfirster strzelił o 100 punktów z 340 na 240, więc kolosalna to jest zmiana. Bardzo duży skok i to może sprawić, że te modele się zaczną pojawiać na stołach częściej, a nie tylko Horda. Wpierw Brimstone'ów, teraz Plague Bearerów. Jeszcze po drodze poksy były. No. Były, ale to nie są demony. Dobrze, zarażeni. Dobra. W CSM-ach to, co jest istotne, to są kultyści, którzy podrożeli o punkt, co nie brzmi dużo, ale jak się pomyśli, że ma się ich 200, no, tak, to się zagra mi dużo. To z kategorii 20% przyrostu. Z drugiej strony tak, przy zmianach charakterów specjalnych w dół te rozpiski straciły może po 100 punktów. Tak, więc tutaj im ponownie widzimy to, co było wcześniej, czyli Landrider, Spawny, Windikery, Heldrake, Hellbrood, to wszystko poszło troszeczkę w dół. Czy to sprawi, że te noski staną się grywalne? Wątpię, może, zobaczymy. Zobaczymy. To, co jest istotne, są elfy, znienawidzone przez wszystkich, Eldary. I to, co warto zauważyć, to tak, Dark Reaperzy... Ze stali, tam się nic chyba to nie... To jest ten stary, to jest... Tak, to jest zmiana z pierwszego Chapter of Rift. Tak, to tu się nic nie zmieniło. Bo żebyście wiedzieli, my patrzymy sobie w Chapter of Rift, ale tak jak na podstawie mówione... zwykłych kodeksów, no. Tak, tak. Jak szykowałem doka, ja go potem wrzucę tam w... W opisie komentarz. Filmu prawdopodobnie albo w komentarzu, aczkolwiek tak miejcie z tyłu głowy, że ja miałem dużo czasu, ale nie miałem aż na tyle czasu, żeby potem przeglądać wszystkie. Tak, to jest też co warto zwrócić uwagę, nabrać. Tak samo jak są zasady z poprzednich faków wpisane do tego chapter proof, tak samo zmiany punktowe z poprzedniego chapter proof też tutaj są, więc nie trzeba sprawdzać w obydwu chapter proof, czy coś się zmieniło, tylko wszystkie zmiany są w jednym miejscu,
co nam trochę utrudnia życie w tym momencie, bo nie musimy koniecznie wszystkiego pamiętać, co jest z której książki. No daj spokój, wszyscy się cieszyli, że Dark Fiberzy podróżują. Ale tam się też, że to jest ze starej książki zmiana. Na pewno. Farsir podrożał. Och nie. Ale potaniał Eldrad. Ile? 110. Dobra. Ale potaniał Eldrad, więc pewnie się pojawi trochę częściej Eldrad. Podrażały Shining Spear o 6 punktów, ale potaniały bronie, które mają w tych motorach, więc efektywny... To jest taki slap w twarz od Games Workshop, tak? Tak. Znaczy, żeby podrażały, ale po duszeczku. Podrażały, ale bronie potaniały, więc tam chyba ostatecznie podrażały nie o 6, tylko o 3 punkty. Przy zmianie Eldrada to on sponsoruje 5 motorków po prostu, nie? Tak, więc... Nic się nie zmieni. Tak, mam wrażenie, że... A, to się nie wie, nic to się wymieni. I z tego spędzam jeszcze... Wave Serpent poszedł do góry. 13? Coś 13 takiego. Punktów, więc... Obawiam, że skończy się tak, że Farsir się zmienił w Eldrada i tak, może zejdzie motor. No, i to jest to. Koniec zmian w rozpiskach Eldarów. Znaczy, no z drugiej strony trzeba też pamiętać, że o KK rozpisce mówimy. Duda grał na jednym oddziale... Mówię o takich, które jest, pojawia się coraz częściej, 27, czyli dwa tak albo dalej. Trzy oddziały wsparte Dark Reaperami. Oni będą musieli przyciąć coś, nie? Dobrze, zejdzie jeden bike. No pewnie tak, ale... No kurwa. Kosmetyczna troszeczkę zmiana, mam wrażenie. Teraz cóż, rzecz, którą bardzo lubi pewien człowiek, który na imię Grzesiu, a mianowicie zdradzieccy Space Marini w szmatach. Czyli w kodeksie Falenów jakieś ciekawe zmiany? No, to samo. Faleni się nie pojawili tutaj rozpisani, więc nie. Także chyba... I ten ich special też nie, jakoś nazywa. Nie, Cypher jest, ale on jest w kodeksie chaosu. A, dobrze. Czyli jednak gracze Dark Eldarów muszą nosić dwa kodeksy, przepraszamy. Dark Angeli. Gracze chaosu. No, dobra. Także pośmieliśmy się klasycznie. Devguard, widzimy bardzo podobne zjawisko, które było wcześniej, czyli jednostki, które nie były grane, są grane. Ponownie, mamy jednostki tego typu jak Chaos Landrider, Chaos Spawn, Defiler, Hellbrood, rzeczy, które nie pojawiały się. Terminatorzy też poszli w dół i to jest też jakby ogólnie tendencja, która się pojawia we wszystkich absolutnie kodeksach Space Marinów. No bo Terminatorzy byli kompletnie niegrywalni. Byli teraz są dalej słabi, ale dum, napięcie rośnie, będziemy wyjaśniać, dlaczego są dobrzy kawałek dalej. No, na co warto zwrócić uwagę, to gdzie tu jeszcze Crawler poszedł do dołu. Jest jedna z niewielu chyba dobrych jednostek w tym kodeksie. Jest dobry? Jest dobry. Spróbuj kiedyś zabić Crawlera. Zobaczysz. Albo trzy. No tak, celujesz, odpalasz strategiami, patrzysz jak ginie. No z, z piątką i za piątką filmu Payna, ósemką Tafa i tam 12 undów. Ale on grotał. Schodzi to bardzo topornie. I z tego co widzę, Plague Marini jeszcze poszli trochę do dołu. Tam jest taki myczek, z którym Grześ grał na WTC. Że oni mogą mieć moździerze i wbijać mortale. Tutaj nie do końca wiem. Może Grześ się wypowie kiedyś. To chyba chodziło o tych granatach, tak? Że tam każdy może rzucić granat i wtedy leci 10 granatów i to tam wbija jakieś szalone rzeczy. Grześ się tym zaskoczył. Dalej mamy Deathwatch. Deathwatch jest ten moment. Bardzo fajną zmianę, a mianowicie to, że potanieli Terminatorze. To, że Cyklon potaniał, to nagle powoduje, że zwykły Cykloniarz z 84 punktów stają do 69. I z racji na to, że Deathwatch ma swoją magiczną amunicję i może na zwykłym trupsie wziąć na wszystkim Stormboltery i Stormshieldy. I Stormshieldy, które też potaniały o 3 punkty, więc w tym wypadku mamy 10 Space Marinów, gdzie mamy gościa na jetpacku, żeby dawał bodajże strzelanie po fallbacku. Mamy 3 Terminatorów, każdy z Cyklonem i ze Stormbolterem. Mamy 7 rzutków ze Stormshieldami i Stormbolterami. I w tym momencie to wszystko trafia normalnie, ale rani na 2+. Stoi w lesie, więc ma 2 save'a, 3 inwa. 1+, save'a, szanujmy się, ty masz Terminatorów. Okej, okay. Od któregoś momentu będzie miało już tylko 2 save'a. Tak, to strasznie. I robi się opierliwie to zastrzelić. Mamy wielkie nadzieje, jeżeli chodzi o tą armię. Jest na pewno świetną odpowiedzią antyhordową, bo w 2000 punktów mieści wam się 5 takich oddziałów, o których tutaj chłopaki mówili. Do tego warto wspomnieć, że ten oddział ma teleport Homer, czyli może wyskoczyć z walki na drugą stronę stołu, bo tam ma akurat teleport. Może się cofnąć i strzelić. Wydaje mi się, że teleport musi postawić w dyplomacie. Tak, ale chodzi bardziej o to, że możesz iść strzelać, ktoś widzi, że się spali w kombacie, ty mu robisz
Siema, nie mam je tu. Wiesz, nawet z trójką inwa. Trójka inwa bardzo dużo daje w tej grze. To jest bardzo taka wartość. Tak jak na przykład świstak gra na zantropach. Okazuje się, że te zantropy mają trójkę inwa i one nie giną. No wiem, strzelałem do tego, trudno się zabija. To jest, to się trudno zabija. A mówimy o modrach po 40 punktów, a ci a goście będą tańsi. W tym momencie taki gość z 23 ze Stormshieldem, czy nawet jeszcze bodajże więcej, spadł do... Bo sami weterani podtanieli też z 16 do 14 punktów. Gdzieś efektywnie z 25 potaniało się do 20 punktów. To jest duża zmiana. Istnieje szansa, że zaczną po stole biegać Space Marini, czego nie widzieliśmy od kompanii. A poza tym to jest też fajna rzecz, którą to te chapter approved fixnęło, to jest to, że w końcu opłaca się wystawiać cykloniarza. Ponieważ no wcześniej cykloniarz kosztował przerażające wręcz punkty. Nie do końca, ale jest z dwoma rakietami. Także cóż, jest to jakaś odpowiedź też na... Bo wcześniej Defur wystawiony w tej konfiguracji tylko i wyłącznie działał na hordy. Natomiast później, teraz dzięki temu, że mamy cyklony, to da się jakoś sobie radzić z pojazdami. No to jest dosyć dużo tych pojazdów. Także każdy strzela po dwie rakiety, to masz 6, tak? Razy 5 to jest 30 rakiet. To się robi z tego też całkiem konkretnie. I to też nie będą umierać te ziutki z oddziału, których ty potrzebujesz, tylko będą umierać ci pozostali, tak? Okay. Potrzebujesz pestki, no to tam będziesz brał pestki na terminatorów, tak? A będziesz sobie pestkował ze zwykłych ziutków. Potrzebujesz pepans, no to wiadomo. Także ta armia robi się naprawdę uniwersalna, naprawdę fajna. Czaimy się, żeby wziąć kilka takich armii na turniej do Pragi. Wydaje nam się, że to będzie na pewno coś mocnego, a przynajmniej przetestujemy to w takim ostrym turnieju. Może uniwersalna to jest na razie bardzo ambitne stwierdzenie, ale na pewno na drużynówkę wygląda ciekawie. Tak, tak. No. Dalej mamy Dark Eldarów, gdzie nic się nie zmieniło. Absolutnie nic. Gestrel Kulty, gdzie nic się nie zmieniło. No. Bronie potaniały odrobinę, ale to bez znaczenia, szczególnie, że ma kodeks niedługo wyjść. Naszych nieszczęsnych Grey Knightów. Płacz srebrnych łez. No smutne. Były plotki fenomenalne w stylu, dostaną pełnego smajta, no i będą cały... miały normalny zasięg, tak dalej. I z dwóch frakcji, które powinny smajtować strasznie dużo, czyli Thousand Sunny i Grey Knighti, tak naprawdę Thousand Sunny śmieją się im w twarz, rzucają smajty na 24 cale, nierosnące i w ogóle bardzo dobre. A Grey Knighti... Czy smajty Grey Knightów też nie rosną, z tego co wiem? Nie rosną. Ale mają jednego wunda, 3 w demony i 12 w zasięgu. Nic się nie zmieniło w każdym razie. Tak, czyli... Rzeczy, które się zmieniły kosztowe, są dokładnie te same rzeczy, które zmieniły się w innych kodeksach, czyli speciale, pojazdy i terminatory. To może jest... jakieś paladyni będą grali. Ale... To nie jest nic, żeby przywrócić tą armię, która jest w tej chwili jedną ze słabszych na pewno. Także... Szczególnie, że Deep Strike bardzo mocno oberwał na przestrzeni ostatnich faków. Tak, oni dostają właśnie z każdej strony, bo była świetna alfa strajkowa armia, ciach przycięli Deep Strike. Byli potężni magicznie, ale to nagle przestało działać, tak? I tak nie do końca. Zresztą grałeś na ETC, tak? Grey Knightami, doskonale wiesz, jak to wygląda. Byli ciekawą odpowiedzią antyhordową. Ale to jest tyle. Tyle. Kilka pojazdów i trochę nie ma co z tym zrobić. Tutaj kolejne smutne trochę rozczarowanie. W harlekinach, którymi w Polsce nie gra prawie nikt. To ja jestem trochę skrzyżowany przez lokalną metę. W warszawskich turniejach lokalnych pojawia się bardzo dużo graczy harlekińskich. Nie mówię, że grają dużo, jednego. Ale... W każdym razie zmieniły się tylko Fusion Pistole, potaniało 2 punkty. To nie jest zmiana, żeby jakoś specjalnie naprawić. Ale ciężko naprawić tą armię, bo ona jest bardzo elitarna. A armia elitarna w tym momencie... Czy to be fair, 3 razy bajki są grane za granicą, tak, często. Tylko, że to jest albo harlekiny w pojazdach. Ale to jest drużynowe. Ciężko zrobić tą armię uniwersalną. Może na bardzo stawionych stołach. Ale to będzie dla mnie dodatek do Eldarów albo Dark Eldarów. Tak, zdecydowanie. To są Knighty. To są Knighty. Więc Knighty miały pójść w górę. Miał być płacz mechanicznych robotów. I co? I nic. Wbrew pozorom, coś się w broniach pozmieniało. Czyli tam flamery tańsze, stabery tańsze. To są groszowe punkty w stosunku do modeli za 600 punktów, ale no tam bez wystarczy na jakiś batalion z Imperium. Sektarium. Dobra, wujek dupek odetchnął, bo jesteśmy przy nekronach. Ja wytrę tutaj zaraz. Generalnie pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest Tesseract Volt, który skoczył do góry 70 punktów. Czyli ten jeden unit, który w armii był dobry, grał i nawet miał sukcesy. Szansa, żeby coś grał. Poszedł 70 punktów w górę. Że tak powiem, netto
całe zmiany spowodują to, że rozpiski będą wyglądały bardzo podobnie, ponieważ Tesseract World poszedł w górę. W ogóle nie będą wyglądać. Dobra, Tesseract World poszedł w górę, ale to, co Tesseract World poszedł w górę, to cię potaniała reszta, więc... Ale jaka nie. reszta? Tam nie ma żadnej reszty. Właśnie na tym polega cały Bayer. Ta armia kręciła się na trzech... Zresztą opowiedz, bo ty jesteś na tym... No, znaczy, w sumie tutaj w voltach były trzy volty, Deceiver, który nie potaniał z tego, co widzę. Deceiver nie. I jakieś śmieci, na przykład skraby, które też na tej liście ich nie ma. Więc będzie po prostu jeszcze mniej śmieci niż było. Będą grały... Ciężko powiedzieć, tak? W tym momencie Niltak dzielnie walczy Necronami na turniejach. Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo zaskoczony. Tak, nie, i on próbuje. Porem, bo on fajnie, natomiast... że on próbuje, cały czas gra. Rozmawiałem z nim po Chapter Approved, on był bardzo szczęśliwy, cieszył się właśnie. Zmienili mi armię tutaj, to tańsze, to tańsze. No niestety, Tesseract gorsze, ale tyle wszystko pomysłów. Wszystko to, co było wystawiane, co nie tak wystawiane, to co nam się wydaje, że może mieć sens, się tutaj nie zmieniło. Nie ma tutaj ani Destroyerów, ani Tomb Blade'ów, ani Immortali. Odrobinę tańszy batalion, na który tak ci nie stać, bo wszystko jest kurewsko. Ale drogie. Nie wystawiasz nigdy Warriorów, bo wystawiasz Immortali, bo są tańsi. No tak, tak. W związku z i tym... nie ma Overlorda na tej a liście. A Immortali ci się zmienili, z tego co ja pamiętam, chyba o punkcik. Nie, Warriorzy się zmienili. Immortali nie widzę. Zaraz sprawdzimy. Zobacz w PDF-ie. Przepraszam, w jakim PDF-ie? Tak, my czytamy tylko oryginalne książki. Tak do oryginalnego... Oryginalny PDF. Tak. Od oryginalnego ruskiego wydawcy. Wydrukowany. Chwila napięcia, patrzymy. Ja nie widzę. Nie ma. A ze sprzętu im się nic nie zmieniło? Nie, mieli sprzęt. A nie, mieli sprzęt płatny, ale też ich nie ma. Tesla karbina jest 7 punktów. Chyba była 9. Możliwe, że Teslowe potaniało 2. Nie jestem pewien. No dobra. W każdym razie nic, co by wygrzebało tych nekrologów. Problem jest taki, to co potaniało są rzeczy, które są moim zdaniem totalnie niegrywalne na poziomie monolitu i samolotów. Może Doomsday Arka będzie, pojawi się. Ja nie widzę tutaj potencjału na jakieś pretorianie, którzy są tragiczni, bo są terminatorami, którzy nie mają dwójki save'a. No, trochę smutek. Nie mają inwo. Ale latają czy nie latają? Skarżą. I mają chyba Deep Strike'a. Nie jestem pewien. Dawno nie zaglądałem do kodeksu. Nie, no... Słabo to nic wygląda. Nic nie wyciągnie Necronów z towarzystwa Grey Knightów, no. Jakieś asasynów tutaj mamy, którzy potanieli po 10 punktów. Kalidus i Vindiker. To ciągle są zabawne jednostki. Okej. Okay. Bardziej zabawne niż skuteczne, mam wrażenie. Co to jest? Nikt tym nie gra. To nikt tym nie gra, to nie będziemy opisywać. Space Marinów przerobiliśmy. No, w sensie kolejny. Dużo różnych Space Marinów, to można sobie spojrzeć, w konkretnych Space Marinów, którymi akurat ktoś lubi grać, czy coś tam się istotnego zmieniło. Natomiast we wszystkich jest ten sam motyw, czyli Herosi, Terminatory, Land Rider, Land Speeder. Herosi bez jetpacków. Tak. Się kapitanowie dalej kosztują. Herosi w termosach najwidzę tutaj głównie, jakichś dziwnych armorach, których nie znam. Tak, tak. O, Tau. Moje dziecko. Muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo dobry moment, żeby być graczem Tau. Naprawdę jest fenomenalny. Po pierwsze, armia możecie jest ugrać 20 mocna. Punktów na WTC na przykład. Tak, można ugrać 20 punktów na WTC. Armia jest silna. Nie ma wątpliwości. Naprawdę jest bardzo dobra. Uważam, że jest w top tier zaraz obok Eldarów i może kilku innych kodeksów. I teraz w tej naszej silnej armii nic nie dostało nerfa. Wszystko to, co nie grało albo było na granicy grywalności, dostało buffy punktowe w znaczeniu dla nas lepiej. I teraz moja rozpiska z WTC tak naprawdę była na 1800 punktów. Według tego, co liczymy. To jest fenomenalnie duża zmiana. Stał będzie można robić no, naprawdę na co warto zwrócić uwagę? To są wszystkie broadside, które potaniały, które były spokojnie interesującą opcją. Skyraye, które były interesującą opcją i też potaniały, pojawiały się. Pojawiały się. Ja jestem bardzo sceptyczny do jednorazowego tego, bo on raz strzeli, a później ma dwa marker light i w sumie niewiele robi. Jasne, nie zmienia faktu, że potaniał 20 punktów. Pojawiały to się... To no dobra, to ja... o tym, że Whirlwind potaniał z Space Marine, a to nie jest tak, ale zmiana, Whirlwind nie pojawiał się w topowych rozpiskach z innych krajów. Zobacz, lata. Że mamy... No tak. W Polsce mało osób gra Tau. Trochę jeszcze nie do końca wiemy tyle, byśmy chcieli o tej armii. Co widać? Ja wam może od razu powiem.
Pierwsza główna zmiana. Commander Shadow Sun. 57 punktów w dół ze 167. Duża zmiana. Ona może krzyknąć to jest dwa tak, razy. Dwa razy? Tak. To jest też dobry pik. W tym momencie ona jest must have'em, tak? Wcześniej było, o, może wezmę, może nie. 167 to bardzo dużo. Ona w tej chwili za 110 punktów jest jednym z najszybszych. Ona jest sekty? Ona jest stał, czyli z najlepszego setu. Jedziemy dalej. Zmiany w broniach. Missile Pody z 24 na 15 punktów. W tym momencie Commander Cold Star tanieje o 30 punktów, biorąc pod uwagę, że jeszcze traci punkty na broni drugiej, na tym swoim Height Outburst kanonie. Na Cold Starze zamiast 170 płacę w tym momencie 140 punktów, zaokrąglając, tak? Na Shadow Sunce zamiast 170 110. Ona ma też bardzo dobre drony, które warto wziąć. Jest naprawdę fenomenalnie duża rzecz. Fenomenalnie dużo rzeczy. Prawie każdy w tym momencie wpis w kodeksie jest rozważalny. Siedzieliśmy sobie ze Skarkiem, z Patriotem, z Dudą na zgrupowaniu i liczyliśmy Ghost Kille, bo one są bardzo wytrzymałą jednostką. Także Tau będzie teraz jeszcze lepsze, a było dobre. Tak więc tak jak mówi Zozo, jest ciekawy. Tau naprawdę jest mocną armią. Trochę nie ograno w Polsce, ale ma potencjał, a teraz stało się tylko lepsze, nie dostało żadnego nerfa. Spodziewajcie się Tau na swoich najbliższych turniejach. Zdecydowanie. W Thousand Sunach mamy podobne zjawisko, jak było wcześniej, czyli Hellbrood, Heldrake, Mollerfind, Landrider, Spawny. Kultyści w górę. Kultyści w górę. Sorcery, Sorcery w tej notorce, którzy z tego co pamiętam z Karku mówił, że są niewarci wystawiania. Nie. Tam coś było, że oni w ogóle są drożsi od zwykłych. Tak, są drożsi, mają takie same, mają taką samą ilość czarów, więc także bez rewelacji. I ostatnie, co mam na liście, to są Tyrki. Moim zdaniem, znaczy, można się rozgadać tutaj o detalach, natomiast nie będę tego robił. Istotne zmiany, które się pojawiają, to jest Swarmlord, który spadł o 50 punktów w dół i jest moim zdaniem teraz sensowną opcją. I Broodlord, który spadł o 47 punktów i też jest wystawialną opcją. Jest to duży Genstealer, dobrze się bije, jest szybki, jest charakterem. Nerf, który poleciał, to jest Neurotropa, która poszła 20 punktów do góry. Zasłużony? To był model, to jest model, który niewiele robi. To jest bardzo wyporny model, który rzuca czary i rozdaje synapse. I tak się będzie jedna pojawiała w rozpiskach. Mhm. Rzadziej będą pojawiały teraz dwie. Okej. Okay. Rozumiem logikę, bo jest to bardzo dobry model za 70 punktów, za 10 punktów w dalszym ciągu jest dobrym modelem. No to w porządku. Czy to zasłużony nerf? W porównaniu do Tyranta, który w poprzednim chapter dostał plus 20, całkowicie zasłużenie, jest to dużo mniej widoczne. Oprócz tego tak samo jak w pozostałych armiach. Harpia, Haruspex, Malceptor, Toxic Rain, Tervigon, rzeczy, które się nie pojawiały, zostały potanione, w dalszym ciągu są moim zdaniem marne, ale kto wie. Może. Red Terror to jest ten straszny liktor, tak? Red Terror to jest specjalny liktor, to jest The Flipper, a Red Terror to jest, jak to się nazywa? Ravager. A, dobra. Taki ślimakowaty. Hydralizm bez strzelania, rozumiem. Tak, hydralizm bez strzelania. To jest bardzo trafne porównanie. Dobra. I to, jeżeli chodzi o zmiany punktowe, to jest tyle. Na tym się w sumie kończy chapter. Znaczy, o czym jeszcze warto spojrzeć, żebyście mieli informacje. Pojawiło się na końcu raz, pięć? Dwa, trzy, cztery, pięć datasheetów, które update'ują obecne datasheety. Jeden dla intercesorów. Dziękuję, z Grey Knightów. I pokaż tą zmianę, bo to jest chyba zmiana, która była potrzebna. To, że pewnie nie mają już teraz w kombacie też flya. No właśnie o to chodzi. Ziomeczki, to jest to są primarisi. Aha, to nie jest ten, z którym no to nie jest Grey Knightów, no to zrobię tutaj te. Bo Grey Knighti ciągle mają latanie w asalcie. Tak. Jako to jedyny, przegięty kodeks. Była kmina pod tytułem wystawienie tego jako czegoś do klejenia. A potem ktoś policzy, to kosztuje. Tak. I oprócz tego są Findy, Horrory, Bloodcrushery i Flesh Handy do demonów. I to jestem już pewien, że to jest demon. Sprytne. Czerwone tło mogło je zdradzić. Tak jest. Jeżeli chodzi o chapter, to jest koniec. O czym warto się wspomnieć, to są formacje, które się pojawiają w książce. W książce Wizards Defiant, ale o tym już będziemy wspominać przy okazji następnego odcinka. O ile uda nam się skłonić wszystkich graczy, wszystkich armii, które były omawiane, do tego, żeby złożyli sobie jakieś przykładowe rozpiski i powiedzieli tak z 5-10 minut na ich temat, ale to już
usłyszycie w następnym odcinku. Mamy taką nadzieję. Czyli co, zamykamy Chaptera Proft? Zamykamy tą książkę. Tak, jeszcze powiedzcie mi, chłopcy, czy uważacie, że ta książka jest warta swoich pieniędzy? Ona kosztuje 125 ziko? Jakoś tak. Powiedzmy 100. Powiem tak, moja opinia jest taka. GW znowu, łącznie z Vigil of Defiant, Chaptera Proft i całą resztą mnoży książki. Znacznie lepszym pomysłem byłoby na przykład zrobienie... Nie wiem, weźmy przykład z WoWa. Mamy zasadę z subskrypcją. Niech to będzie subskrypcja w stylu, nie wiem, 10 quidów. Płacona może nie miesięcznie, no, albo nawet i miesięcznie. Żebyśmy mieli aktualne zasady, żeby pracowali na elektronicznej. Na tym po prostu jak na, nie wiem... No, ogólnie tendencja, o których ja na przykład rozmawiałem z moimi znajomymi, którzy rozważali powrót do 40, bo ja bardzo długo nie grałem. Była taka, że to, że GW aktualnie przeszło na sposób dawania zasad, jak na przykład w MOBach, w Docie, w LoLu i tak dalej, gdzie w regularnych odstępach czasu wyrzucają jakieś zmiany w mecie, zmiany w zasadach, które wprowadzają zmiany w mecie, jest dobra, ponieważ troszkę rusza tą grą, ale z drugiej strony sposób, w jaki to wydają, jest no, trochę jakbyśmy żyli w XX wieku. No to znaczy, ja uważam, że... Przede wszystkim problem to, że jeżeli mamy gry komputerowe, o których wspominałeś, no to update, który wchodzi na serwer, obejmuje wszystko i nie ma tego problemu. A im będziemy mieli więcej takich zmian i dodatków w grze papierowej, de facto, tym więcej trzeba mieć książek, tym do większej ilości książek trzeba zajrzeć i to się robi przesadnie skomplikowane. Dlatego nie można zrobić Ctrl F i znaleźć sobie daną zmianę można. Bardzo szybko. Nawet jak możesz, ale jak masz ich 8, to jest to, co mnie martwi. Przypomniało mi się czasy 7 edycji, gdzie... Doszedłem do etapu, w której grałem na 8 książkach. Z małą biblioteczką chodziłeś na turniej. Tak. I to trochę jest absurd. I kolejny przykład, Tyfus, który stracił na te punkty, bo nie zauważył, że w książce, która wyszła do Space Wolfów, była zmiana datasheetu Belacora. No tak, no to są właśnie te absurdy. I dlatego ja uważam, że ta książka jest warta swoich pieniędzy. Głównie z tego powodu, że wszystkie poprzednie pozycje, które gdzieś tam się zmieniły, są w niej ujęte. To jest pierwsza rzecz. I druga ważna rzecz to jest to, że naprawdę sporo ciekawych rzeczy jest dodanych, tak? 8 właśnie, jakieś takie dodatkowe misje i tak dalej. Uważam, że ta książeczka jest warta swoich pieniędzy, w przeciwieństwie do pierwszego chaptera prof, który naciągnął mnie na 100 czy tam 8 dych wtedy i który nie zmieniał nic. No dobra, to co? Kończymy chapter? Kończymy. Wesołych świąt. Tak. Dziękujemy jeszcze wszystkim, wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku będzie w następnym podcaście. No i wydaje mi się, że chyba strasznie zgrubnie ująłeś. Może się uda. Wyedytuję się. Dobra, elo. Elo.